Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Po takiej, można powiedzieć, trochę dłuższej przerwie. Dzisiaj 18 marca, zobaczcie, zima w Bieszczadach. Piszecie też do mnie w wiadomościach prywatnych. Właśnie kiedy kolejne filmy i przy okazji, kiedy jakieś filmy z nawożenia i tak dalej, bo że już sypiecie nawozy. No u mnie niestety ta sytuacja taka jest, jak widzicie, aktualnie, także jeszcze śnieg na polach. Także zanim zejdzie śnieg, zanim trochę to wszystko obeschnie, myślę, nie prędzej niż jakieś 2 tygodnie, zanim wjedziemy na pole. Także mówię, tutaj mamy jeszcze zimę. Też myślałem nagrywać ostatni odcinek z nowymi nabytkami. Ostatnio był odcinek tutaj właśnie z opryskiwaczem. A tutaj mam kolejny nowy nabytek. Jest to RCW5. Całe po remoncie. Także taką oto maszynkę zakupiłem w ostatnim czasie. Na łańcuchach, tutaj możecie zobaczyć, że na łańcuchach, tutaj nawet hamulce ma tą jedną wodową instalację, napęd tutaj przekazywany z koła, tak wygląda to z tyłu. Ogólnie dość wszystko fajnie to wygląda, są tutaj małe oznaki. Nie jest, znaczy się, on jest tak świeżo zakupiony po remoncie, tylko już trochę pracował, są tutaj oznaki trochę rudej, ale tyle to jest nic. No może to też jest wiekowy sprzęt. Tu rama ogólnie jest cała zdrowa, jedynie chyba go przewrócę jeszcze na bok i od dołu go podpiaskuję, bo od dołu nie był piaskowany. Także od dołu go wypiaskuję i pomaluję, także to tam koszt raczej będzie znikomy. Opony w dość dobrym stanie też. On nic tu, że tak powiem, nie wymaga on wkładu finansowego. Zapinać i można robić. Mówię, zdecydowałem się tutaj na tego RCW, bo drożutnikiem nigdy nie będzie dokładny wysiew tego wapna, a to jak wiecie, no jest u mnie z tym po prostu problem, tak, bo to pH tutaj moich gleb jest tragiczne i cały czas no po prostu walczę z tym. Też w ogóle na zdjęciach nie wydawał się taki duży, bo tutaj mam porównanie, gdzie pożyczałem tam RCW3 od znajomego, które widzieliście też u mnie na kanale, no to powiem wam, że nawet chyba 3 razy większy jest, a nie 2, także fajnie, myślę, robota będzie po prostu nim szła. Tam są krowy, czekają już na pasze, a tutaj jedzie Krzysiek, bo tak jak właśnie w tytule odcinka, dzisiaj w końcu codzienne obowiązki. Co Bruno? Przyszedł Bruno do nas, także są szczury pieszczochy, chodź Borys, też się pokaż, także już nam sporo urosły. Zobaczcie, jak wyglądają psiaki. Już ponad kolano, także no, rosną mega szybko, też już pilnują nam placu, bo jak go gdzieś idą drogą tam sąsiedzi z psami lub inni ludzie, no to tutaj od razu są już wyczulone na to i pod bramę i oczekiwanie na kogoś, żeby wszedł na podwórko. Też tutaj musieliśmy sprawdzić, no, były jakieś tam dziury w płotach, tak, bo to nie zwracaliśmy na to uwagi wokół gospodarstwa, tutaj trzeba było wszystko pouszczelniać, żeby nie wychodziły, tylko tutaj trzymały się terenu. Jesteśmy już na stajni. Krzysiek tutaj widzicie traktorem wozi baloty. Większość krów wyszła na wybieg, po prostu dostały pasze. Tu też widzicie, nie ma za dużo krów w środku, no bo wszystkie cwaniary idą do paszy. Zostają takie, o, powiedzmy, bardziej niemrawe. Aczkolwiek w sumie nie ma zasady, raz wychodzą, raz nie wychodzą. No 3/4 jest na zewnątrz w każdym bądź razie. Widzieliście przed chwilą, jak cielaki szaleją. Tam też całe przedszkole. Także już jest dość sporo tych cielaczków. U nas też jest trochę bliźniaków. Tutaj, o, zobaczcie, Krzysiek bierze baloty, siano, kiszonki. I wwozimy do środka. Tutaj prezes siedzi, pilnuje, tak? Idzie drugi. Także tutaj mamy baloty kolejne. Taka suchsza kiszonka akurat dzisiaj idzie. A też tutaj cwaniaki dwa to chętnie się już pchają na stajnie między krowy, także wcale się, no praktycznie się nie boją krów. Też krowy je już zdążyły poznać, tak? Ich zapach i tak dalej, także nie ma problemu, że gdzieś tam jak tutaj wejdzie któryś na stajnie, to
po prostu go gonią krowy. O, też są spokojne, o widzicie, ciągnik jedzie, to zejdzie na bok, także już się same pilnują. I mówię, jak wejdą na stajnię, to nie ma problemu, że one jakoś gonią krowy, albo że krowy ich gonią, także tutaj już są w miarę zaklimatyzowane na oborach, ale są ciekawskie, o. Także coraz chętniej, coraz dalej, już same wchodzą. Jesteśmy już na stajni, Krzysiek tutaj widzicie traktorem wozi baloty. Większość krów wyszła na wybieg, po prostu dostały paszę. Tu też widzicie, nie ma za dużo krów w środku, no bo wszystkie cwaniary idą do paszy. Zostają takie, o, powiedzmy, bardziej niemrawe. Aczkolwiek w sumie nie ma zasady, raz wychodzą, raz nie wychodzą. No, 3/4 jest na zewnątrz w każdym bądź razie. Widzieliście przed chwilą, jak cielaki szaleją. Tam też całe przedszkole. Także już jest dość sporo tych cielaczków. U nas też jest trochę bliźniaków. Tutaj, o, zobaczcie, Krzysiek bierze baloty, siano, kiszonki. I wwozimy do środka. Tutaj prezes siedzi, pilnuje, tak. Idzie drugi. Także tutaj mamy baloty kolejne. Taka suchsza kiszonka akurat dzisiaj idzie. A też tutaj cwaniaki dwa to chętnie się już pchają na stajnie między krowy, także praktycznie się nie boją krów. Te krowy ja już zdążyłem poznać, tak? Ich zapach i tak dalej, także nie ma problemu, że gdzieś tam jak tutaj wejdzie któryś na stajnie, to po prostu go gonią krowy. O, też są spokojne, o, widzicie, ciągnik jedzie, to zejdzie na bok, także już się same pilnują. I mówię, jak wejdą na stajnię, to nie ma problemu, że one jakoś gonią krowy, albo że krowy ich gonią. Także tutaj już są w miarę zaklimatyzowane na oborach, ale są ciekawskie, o. Także coraz chętniej, coraz dalej, już same wchodzą. No i jesteśmy na stajni numer 2. Wszystko analogicznie, tak samo. Baloty do środka. Dzisiaj ścielenia nie mamy, było ostatnio ścielone, tak jak widzicie, jest sucho na stajniach. Tu kompanii jak zwykle czekają. Co? Także tutaj jeszcze dwa baloty. Krowy jedzą paszę na zewnątrz, może widzę, to wam pokażę. Chociaż jak wcinają paszę. Szczepa tutaj stoi, bo po prostu już nam się nie zmieściła pod wiatę. Także no mówię, wszystkiego nie da rady. Tak jak widzicie, tam też pług stał i talerzówka. Te najważniejsze takie sprzęty, że tak powiem, gdzie te elektroniki coś mają, no to chowamy, tak? Typu tam prasa i tak dalej, bo to najważniejsze. Mamy krówki. Także wcinają. Zobaczcie dalej. Też no, widać gołym okiem, że się trochę nazbierało tej takiej kalawy na wybiegu. Tylko to po prostu ostatnio były roztopy. Były roztopy i woda spływa z dachów, tak? I mimo tego, że to jest wybierane tam co 2 tygodnie, może nawet częściej, no to zawsze się tego uzbiera, jak przychodzą roztopy i woda spływa z dachów. No zobaczcie sami, jaka jest powierzchnia dachów. No to byłoby to po prostu nieuniknione. A mówię, a teraz znowu spadł śnieg i zima powróciła, ale myślę, że to nie na długo i zaraz będzie z powrotem. Takie przedwiośnie bym to nazwał. Będzie już git. Ostatni balot do środka. Jesteśmy na dwójce. Stajnia jedynka zrobiona, dwójka. Czyli tu gdzieś tego najwięcej. Jałówki dostały no tylko jednego balota tam wyżej. Bez ich kilkanaście. Młodzież, mówię, praktycznie cała pojechała. Jałówki, byczki, widzieliście filmik ze sprzedaży. Jałówki tak samo pojechały. Także już młodzieży nie ma, jest trochę tego mniej. Także już karmienia zostało niewiele. Jesteśmy u byka. Jak pamiętacie, rozpłodnik numer 1. Mówiłem, że ma być sprzedany. Dwójka pojechał, co mówiłem. Ważył to na 150 bodajże. Kiedyś właśnie tego wrzucałem i trójkę jak się tam prały. I że tam chyba pod tonę 200 myślałem, że mają. No jednak nie będzie miał. Ten będzie miał niecałą tonę 100.
Tamten, co pojechał, miał tonę 150, co ważył. Nie nagrywałem akurat filmu. Tego jeszcze zostawiliśmy z tego względu, że no, na stare krowy może jeszcze ten jeden rok kryć. Także on pojedzie na pewno już w przyszłym sezonie w lecie. O, tutaj cwaniaczki jak zwykle zaglądają. Także tutaj dostał trochę paszy. Byki, które są oddzielone właśnie, które akurat nie kryją, no to też dostają większą dawkę, żeby no po prostu były w lepszej formie, tak? Jak pójdą potem na krowy, to wiadomo, że z tej wagi spadną, także muszą sobie trochę lepiej pojeść, a tu jak zwykle ciekawski wszędzie muszą pozaglądać. Także też sami widzicie, no tutaj w ogóle on jakoś też nie wykazuje żadnej agresji albo nie jest nerwowy w stosunku do tych naszych szczurków dwóch. Jesteśmy u byka. Jak pamiętacie, rozpłodnik numer 1, mówiłem, że ma być sprzedany. Dwójka pojechał, co mówiłem. Ważył to na 150 bodajże. Kiedyś właśnie tego wrzucałem i trójkę jak się tam prały. I że tam chyba pod tonę 200 myślałem, że mają. No jednak nie będzie miał. Ten będzie miał niecałą tonę 100. Tamten, co pojechał, miał tonę 150, co ważył. Nie nagrywałem akurat filmu. Tego jeszcze zostawiliśmy z tego względu, że no, na stare krowy może jeszcze ten jeden rok kryć. Także on pojedzie na pewno już w przyszłym sezonie w lecie. O, tutaj cwaniaczki jak zwykle zaglądają. Także tutaj dostał trochę paszy. Byki, które są oddzielone właśnie, które akurat nie kryją, no to też dostają większą dawkę, żeby no po prostu były w lepszej formie, tak? Jak pójdą potem na krowy, to wiadomo, że z tej wagi spadną, także muszą sobie trochę lepiej pojeść, a tu jak zwykle ciekawski wszędzie muszą pozaglądać. Także też sami widzicie, no tutaj w ogóle on jakoś też nie wykazuje żadnej agresji albo nie jest nerwowy w stosunku do tych naszych szczurków dwóch. No i na koniec dnia mamy po czwartej, przed godziną piątą dojenie. Tu Krzychu podpiął krowę. Także się doi nasza simentalka. Zobaczcie. Paszę wcina akurat teraz. O, tu podejdę, to wam pokażę. Trochę ciemnawo, ale paszę wcina. Stoi spokojnie. Mówię, jest to pierwiastka, także no na pewno za sezon, tak? W drugiej, trzeciej laktacji będzie dawała dużo więcej mleka, aczkolwiek na pierwiastkę i tak jest. Dobrze, leci mleczko. Ona jest spokojna, nie kopie, także nie ma z tym problemu, nawet jak się jej myje cycki i tak dalej. Kotka tutaj pilnuje. Że kotkę mamy, o dziwo nasze dwie bestie jej nie gonią, tylko się bawią. Bo tak to myślałem, że kot pójdzie out, że tak powiem, no po prostu ucieknie, nie będzie na gospodarstwie, bo ze względu na psy, ale no wszystkie nasze psy akceptują tu naszą kotkę. To jest taka dzika przybłęda. Dokarmiamy ją tutaj, zawsze trochę mleka i dostanie. Wiem, że zaraz ktoś napisze, że no nie powinna krowiego, bo laktoza i tak dalej, ale tutaj też ma tą swoją suchą karmę, także ma tutaj swoje miejsce. Tu też jest dosyć ciepławo przy zwierzętach. Słoma ścielimy, akurat mlecznej zawsze ścielimy słomą, żeby miała sobie tutaj suchutko. Pani sekundę. No i tutaj nasze te dwie sierotki, które widzieliście już kiedyś, sporo urosły, dosyć fajnie wyglądają. Także byczek już jest na... Znaczy się byczek jeszcze pije ze smoczka, tutaj ołóweczka już jest nauczona, że pije normalnie z wederka. O, jeszcze chętnie by wypił więcej, także cielaczki fajnie się prezentują. Tutaj też akurat pozdrowię Radka z kanału Radkowski. On ostatnio... No ładnie. Pozdrowie Radka, właśnie z kanału Radkowski, bo on ostatnio robił tam materiał z cielakami, gdzie o mnie wspominał. Właśnie tutaj akurat rozmawiałem z nim kiedyś i mu poleciłem suchy TMR, tak, z biofidu dla cielaków. Także widzicie, tu jest trochę mleka, a tam jest no, suchy TMR, jeszcze troszeczkę takiej śruty dodanej i one sobie to chętnie wcinają. Naprawdę ładnie po tym wyglądają, także że też polecam. A tutaj przybyła nam jeszcze jedna sierotka ostatnio. Zobaczcie. Bardzo spokojny tutaj, chodź maluch. Bardzo spokojny ścielaczek. Pije bez problemu, wszystko w porządku, żadnych biegunek nie ma. Także no mówię, mamy już kolejną sierotkę. Znaczy się z matką wszystko w porządku, tylko po prostu nie przyjęła cielaka, tak? I dlatego no, tutaj jest on oddzielony, bo nie chcieliśmy ryzykować, żeby czasami nie stracić cielaka. Także tutaj te dwa już spore.
One już ogólnie mają prawie ponad 2 miesiące, jakoś 2 miesiące chyba i 2 tygodnie, już nawet nie pamiętam. Może nawet 3 będą miały. Musiałbym zerknąć, kiedy urodzono, ale chodzi o to, że już dostają mocno rozcieńczone mleko. Także no jeszcze chwilka i z mleka już zejdą, a fajnie, bo właśnie pobierają już objętościówkę i sianko i ten suchy TMR. Nie będzie problemu z jakimiś pewnie biegunkami i po prostu, że będą niejadki, gdy już całkowicie zejdziemy z mleka. A tutaj nasz synaczek. Chodź się pokaż, widzą. Także no dzisiaj to będzie na tyle. Troszeczkę taka aktualizacja, co to się u nas codziennie dzieje, bo mówię, troszeczkę nie było tych odcinków, ale tutaj niebawem kolejne nowe nabytki, że właśnie mogę zdradzić, że już jest ciągnik wybrany i opłacony, tylko czekam na transport i jeszcze trzy maszyny, także no zobaczycie niebawem no nasze nowe nabytki na gospodarstwie. Możecie dać suba, jeżeli jesteście nowi na kanale, piszcie co sądzicie albo pytajcie, postaram się odpowiedzieć na pytania. No i co, dzięki, cześć, do następnego. No i tutaj nasze te dwie sierotki, które widzieliście już kiedyś, sporo urosły, dosyć fajnie wyglądają. Także byczek już jest na... Znaczy się byczek jeszcze pije ze smoczka, tutaj ołóweczka już jest nauczona, że pije normalnie z wederka. O, jeszcze chętnie by wypił więcej, także cielaczki fajnie się prezentują. Tutaj też akurat pozdrowie Radka z kanału Radkowski. On ostatnio... No ładnie. Pozdrowie Radka właśnie z kanału Radkowski, bo on ostatnio robił tam materiał z cielakami, gdzie o mnie wspominał. Właśnie tutaj akurat rozmawiałem z nim kiedyś i mu poleciłem suchy TMR, tak, z biofeedu dla cielaków. Także widzicie, tu jest trochę mleka, a tam jest no, suchy TMR, jeszcze troszeczkę takiej śruty dodanej i one sobie to chętnie wcinają, naprawdę ładnie po tym wyglądają, także że też polecam. A tutaj przybyła nam jeszcze jedna sierotka ostatnio. Zobaczcie, bardzo spokojny tutaj, chodź maluch. Bardzo spokojny ścielaczek, pije bez problemu, wszystko w porządku, żadnych biegunek nie ma. Także no mówię, mamy już kolejną sierotkę. Znaczy się z matką wszystko w porządku, tylko po prostu nie przyjęła cielaka, tak? I dlatego no, tutaj jest on oddzielony, bo nie chcieliśmy ryzykować, żeby czasami nie stracić cielaka. Także tutaj te dwa już spore. One już ogólnie mają prawie ponad 2 miesiące, jakoś 2 miesiące chyba i 2 tygodnie. Już nawet nie pamiętam. Może nawet 3 będą miały. Musiałbym zerknąć, kiedy urodzono, ale chodzi o to, że już dostają mocno rozcieńczone mleko. Także no jeszcze chwilka i z mleka już zejdą, a fajnie, bo właśnie pobierają już objętościówkę i sianko i ten suchy TMR. Nie będzie problemu z jakimiś pewnie biegunkami i po prostu, że będą niejadki, gdy już całkowicie zejdziemy z mleka. A tutaj nasz synaczek. Chodź się pokaż, widzą. Także no dzisiaj to będzie na tyle. Troszeczkę taka aktualizacja, co to się u nas codziennie dzieje, bo mówię, troszeczkę nie było tych odcinków, ale tutaj niebawem kolejne nowe nabytki, że właśnie mogę zdradzić, że już jest ciągnik wybrany i opłacony, tylko czekam na transport i jeszcze trzy maszyny, także no zobaczycie niebawem no nasze nowe nabytki na gospodarstwie. Możecie dać suba, jeżeli jesteście nowi na kanale, piszcie co sądzicie albo pytajcie, postaram się odpowiedzieć na pytania. No i co, dzięki, cześć, do następnego.